Witam Państwa serdecznie. To jest niezależna internetowa telewizja Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych, który odbywa się w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Ja się nazywam Max Cegielski, ze mną jest Piotr Rogucki, aktor, muzyk, wokalista, autor konceptualnych projektów. Dzisiaj za godzinę tutaj na scenie bez zespołu Koma z Twoimi solowymi. No właśnie, jak to nazwać? Ja mam wrażenie, że Ty w ogóle idealnie pasujesz do festiwalu teatralnego, ponieważ tak jak na przykład na tym ostatnim koncept albumie J.P. Śliwa, właściwie musisz stworzyć rodzaj czegoś więcej niż muzyki, rodzaj właśnie teatru dźwiękowego. Nie wiem, czy zgodzisz się z tym. Tak, albo rodzaj takiego działania interdyscyplinarnego, które najlepsze swoje odwzorowanie ma właśnie, no, nie do końca w umyśle słuchacza, ale w chwili, kiedy znajdujemy się na scenie i próbujemy narzucić jakąś interpretację wynikającą ze spotkania z publicznością, z naszego przemyślanego planu, schematu doboru materiału i, no i po prostu spotkania. Spotkanie z publicznością, w którym, rozumiem, pojawia się jakaś dodatkowa energia, której nie ma w momencie, kiedy jest to tylko płyta. To znaczy, że to jest coś zupełnie innego? To jest jak widowisko się tworzy? Nie chciałbym też nadinterpretować tego, co się tutaj będzie działo, bo to nie będzie tylko związane z ostatnim albumem, czyli J.P. Śliwą, ale będą to aranżacje stworzone w teamie, który pracował nad tym albumem z trzech moich solowych albumów, ale niewątpliwie zawsze, kiedy się znajdujemy wspólnie na scenie i jeszcze szczególnie w takim anturażu, czyli scena teatralna, bo w takich miejscach grywamy, ale zazwyczaj jednak w klubach muzycznych, ale kiedy znajdujemy się na scenie teatralnej, no to chcemy, żeby to, co powstaje, tworzyło rodzaj narracji, rodzaj całości, gdzie jednym z elementów są oczywiście bardzo istotne piosenki, ale pojawia się również jakieś prowadzenie, jakiś schemat, miejsce, do którego to wszystko zmierza. Mm-hmm. Bo wszystkie Twoje właściwie albumy, że przypomnę, Loki, Wizja Dźwięku, na przykład na podstawie Brechta, tak, to te wcześniejsze, to są jakieś koncept albumy, to jest jakaś próba właśnie stworzenia narracji pewnej. To jest jakiś rodzaj przestrzeni, którą ja sobie daję, żeby móc ewentualnie w przyszłości eksploatować to właśnie na scenie. Mhm. A niewątpliwie scena teatralna daje największe możliwości, bo akceptuje każdą dyscyplinę i dziedzinę artystyczną, którą sobie wymyślimy, no więc nie bez powodu. Loki to jest album oczywiście koncepcyjny, natomiast niedokończony. Ono zostanie dokończone wtedy, kiedy powstanie do niego tekst. Czy to będzie dramat, czy to będzie scenariusz filmowy, ale on jest częścią tryptyku, którego właśnie jeden z elementów jest Śliwa, a Loki był pierwszy. Mhm. Ale powiedz, bo ty jesteś również aktorem, tak? Grasz, więc czy to jest tak, że te twoje koncept, albumy to ma być właśnie, tak jak to ładnie powiedziałeś, że teatr jest prawdopodobnie tą najbardziej wszechogarniającą ze sztuk, która może sobie pomieścić różne inne sztuki, może pomieścić projekcję wideo, może pomieścić w postaci scenografii rodzaj instalacji, może pomieścić właśnie wokalistę, który jest trochę aktorem. Czy te koncerty to jest twoja najbardziej ulubiona forma działalności przez to, że łączy różne rzeczy? Myślę, że to jest element, znaczy niewątpliwie występ sceniczny jest punktem, do którego ja zmierzam zawsze poprzez pierwszy etap, jakim jest nagrywanie albumów, czy też koncepcję, później nagrywanie albumów. Odwzorowanie tego wszystkiego, tej wyobraźni, która jakoś tutaj funkcjonuje i pomysłów, najpełniejszą formę zyskuje na scenie, w bezpośrednim kontakcie z publicznością. Tym bardziej, że niektóre z tych form są bardzo luźne, albo tak naprawdę otwarte i one dopiero swoją interpretację zyskują wtedy, kiedy zostaną zinterpretowane, kiedy znajdą swoich odbiorców. Ale ja myślę, że koncert jest jednak taką pośrednią formą. Mm-hmm. No, że najbardziej pełną formą jest rodzaj spektaklu. Mm-hmm. I no, muszę się pochwalić, bo mieliśmy przyjemność wspólnej pracy z Romą Gąsiorowską w jej nowej przestrzeni artystycznej, która się nazywa WArte w Warszawie. I tam po jakimś roku pracy właśnie stworzyliśmy koncepcyjną pracę artystyczną. Czyli rodzaj spektaklu, łączący ze sobą właśnie dziedzinę muzyczną, bo występował tam zespół na żywo, a jednocześnie fabułę teatralną, którą ogarnęli nasi zaprzyjaźnieni i współpracujący z nami aktorzy.
I dodatkowo wideo arty, czyli rodzaj takiego właśnie zlepku. I to, dopiero to, przepraszam, zyskało dla mnie najpełniejszą formę. I już tego telefonują ci, którzy chcieliby na przykład, żebyś ich wprowadził na swój tak, koncert. Tak, proszę, internet działa już. Godzinie, świetny wywiad, naprawdę. O godzinie 19:00 multimedialnie i symultanicznie tutaj na deskach Teatru Powszechnego. Piotr Rogucki, ostatnie swoje pytanie. W programie festiwalu jest cytat z twojej wypowiedzi o tym, że sztuka to jest wehikuł do odnalezienia czegoś większego. I jak w kontekście tego byś odpowiedział na pytanie, które dyrektor artystyczny tegorocznego festiwalu, pani Ewa Pilawska, która zaraz zresztą będzie z nami rozmawiać, stawia pytanie, czy współcześnie, kiedy postawa awangardowa jest niemożliwa, w sensie prądu, manifestu, czy żywa pozostała awangarda jako stan umysłu? Co ty na to? No bardzo, bardzo są to ładne zdania, natomiast... To są trudne, to są najtrudniejsze pytania. Myślę, że znaczy codzienność zmusza nas do tego, żeby jednak próbować obu wersji, czyli nie dosyć, że być w tym stanie umysłu, to jednak jakiegoś rodzaju rebelii i awangardy dokonywać na co dzień, chociażby na swoich nawykach albo na swoim konformizmie. I jednak ta rewolucja jest potrzebna, tylko zastanawiam się, czy w tym momencie potrzebna jest rewolucja poprzez rozlew krwi, czy też niepotrzebna jest raczej rewolucja poprzez zaniechanie rozlewu i zastanawianie się nad tym, w jaki sposób doprowadzić do rewolucji konsolidującej całość, a nie dzielącej na tych, którzy mają rację i tych, którzy nie. No i chyba raczej takie bolączki. To by się chyba przydało. Najciekawsze, że festiwal zaczynał się od spektaklu Triumf Woli Strzemki Demirskiego, który właśnie też o tym był. W próbie znalezienia raczej czegoś wspólnego. Dziękuję ci za rozmowę. Nie przeszkadzamy, bo już za chwilę gracie. Tak. Dzięki jest. Wielkie. Dzięki serdeczne. Trzymaj się. Dziękuję. I zapraszam panią Ewę Pilawską. Prosimy do nas. Ja powiedziałem, że witamy, że festiwal z jednej strony zmierza teoretycznie ku końcowi, ale wcale się nie kończy. Wczoraj mieliśmy tutaj oglądać Blackout, którego premiera nie doszła do skutku. Po pierwsze zacznijmy od prostego pytania, które jednak ludzie sobie zadają, dlaczego nie doszła do skutku. I wiemy, że coś będzie zamiast. Co będzie zamiast? Tak, istotnie wczoraj miała być prapremiera Blackoutu Marty Sokołowskiej w reżyserii Katarzyny Kalwat. I ta sytuacja, zdarza się taka sytuacja w teatrze. Ona nam przypomniała, że poruszamy się w bardzo delikatnej przestrzeni sztuki, która wymaga jednak wolności, która wymaga, ma prawo do popełniania błędów, do błędów artystycznych. Co się zdarzyło? Tak naprawdę trudno zdefiniować. Była wielka dobra wola po wszystkich stronach, od pani reżyser począwszy na aktorach i technice skończywszy. Może projekt był zbyt duży, może przerósł te ramy czasowe. Mieliśmy go przygotowywać z Komuną Warszawa w koprodukcji. Pierwsza wycofała się Jadwiga Jankowska-Cieślak, potem Komuna Warszawa, potem Tomek Tyndyk i jakby kolejno aktorzy rezygnowali, ale nie z powodu utraty czy wątpliwości artystycznych co do projektu, tylko bali się, że nie zdążymy na właśnie termin, który był wyznaczony. Ja myślę, że też tutaj z wcześniejszego seminarium na przykład pana profesora Kluszczyńskiego i mojej rozmowy z nim wynikało, że awangarda to jest to pole ryzyka, w którym czasami się coś nie udaje. I na tym polega awangardowość. Gdyby się miało zawsze udawać, to by oznaczało, że poruszamy się utartą ścieżką, która jest zupełnie bezpieczna, a to nie o to chodzi, prawda? Natomiast co będzie wobec tego, ponieważ już się ukazał oficjalny komunikat, że teatr szykuje inne premiery, jakby pani mogła coś o nich powiedzieć? Tak, ponieważ każdego roku prezentujemy również my jako gospodarze nasze premiery, jedną bądź dwie, albo są to koprodukcje, tak jak omawiany Blackout, do którego nie doszło. Pierwszą koprodukcją naszą była Podróż zimowa w reżyserii Marii Kleczewskiej z Teatrem Polskim w Bydgoszczy. Albo dwie premiery. W ubiegłym roku była to Miarka za Miarkę i w reżyserii Pawła Szkotaka i Tango Łódź w reżyserii Adama Orzechowskiego. No właśnie, będą to dwie premiery. Pierwszą będzie Arcydzieło na śmietniku w reżyserii Justyny Celedy, tak. A druga, przygotowujemy ją już właściwie, rozpoczęliśmy próby.
premiera 20 maja i ona będzie w ramach Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych 23 edycji, a drugą premierą będzie Dryl, sztuka Wojciecha Bruszewskiego. No właśnie, to brzmi bardzo ciekawie, to idealnie pasuje do Łodzi, do historii Łodzi, do historii awangardy, którą Bruszewski współtworzył, więc czego można się spodziewać? Tak, Wojciech Bruszewski napisał jedyną sztukę teatralną w swoim życiu. Napisał ją na komediopisanie. To chyba była ostatnia praca, z tego co wiem, już był chory. Bardzo, bardzo go ta praca zaangażowała i pochłonęła. Twórca niezwykły, bardzo utożsamiany z awangardą łódzką, tworzący z grupą Waśki i Robakowskiego. Twórca wprowadzający wideo jako sztukę na salony. Bardzo ciekawa postać, bardzo malownicza. Napisał sztukę o szalonym dentyście, która nazywa się Dryl. Tak, bardzo przewrotną, bardzo obdarzoną specyficznym poczuciem humoru, zaskakującą, z piosenkami. Także będzie to spektakl muzyczny z dużym elementem muzyki. To brzmi bardzo ciekawie. Awangarda w wersji muzycznej. Prapremiera ma się odbyć 24 czerwca. Na te spektakle zapraszamy. To, proszę Państwa, też oznacza, że nie kończy się jeszcze głosowanie. Przypominam o kartach do głosowania na najlepszą aktorkę tegorocznego festiwalu, aktora i najlepszy spektakl. Te spektakle Wasze też będą miały jeszcze szansę wziąć udział w głosowaniu, więc my zapewne spotykamy się tutaj w telewizji internetowej właśnie w okolicach 20 maja. Już teraz zapraszam. Przypominamy, że dzisiaj o 19:00 Rogucki. Dziękuję, zapraszamy.